Dzięki, że kliknęliście w ten materiał. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak Take-Two bierze się za wycieki GTA 6 i o tym, co stało się z Counter-Strike 2. Jednak dzisiaj zaczniemy od rekordu Resident Evil 4 Remake, ponieważ ta gra z każdą kolejną odsłoną jest jeszcze bardziej popularna. W 2019 Resident Evil 2 miał mniej więcej 75 tysięcy graczy w tym samym czasie. Resident Evil Village podniósł tą liczbę do 106 tysięcy, natomiast Resident Evil 4 Remake, który miał premierę 24 marca, osiągnął wynik prawie 170 tysięcy graczy. Jak widać, po cyferkach popularność franczyzy nie maleje. Jakby tego było mało, pierwszy rekord około 140 tysięcy graczy osiągnięto 8 godzin po oficjalnej premierze. No i zazwyczaj tak się dzieje, że wszyscy gracze od razu po premierze rzucają się na nowy tytuł, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to AAA, tak więc tym bardziej rekord godny podziwu. W tym momencie Resident Evil 4 Remake jest na 5. miejscu najbardziej popularnych gier na Steam. Plasuje się wyżej niż GTA 5 i PUBG Battlegrounds. Wygląda na to, że Resident Evil 4 jest gigantycznym sukcesem, ponieważ gra zbiera naprawdę bardzo pozytywne recenzje. Capcom już oficjalnie ogłosił pierwsze darmowe DLC do Resident Evil 4, tak więc dajcie mi znać, czy gracie. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. A my przechodzimy do wycieku Avatar Frontiers of Pandora, czyli najnowszego FPS-a od Ubisoft. Ćwierkacz o pseudonimie Script opublikował na swoim Twitterze dwa screeny z Avatar Frontiers of Pandora. No i zostało potwierdzone, że gra będzie FPS-em, chociaż to już wiedzieliśmy. Same zrzuty ekranu nie ujawniają zbyt wiele. Potwierdzają, że będzie to first person shooter, czyli po prostu strzelanka. Gra wygląda jak taki awatarowy Far Cry, czyli mamy FPS z otwartym światem i mnóstwo aktywności do wykonania, no i oczywiście można poruszać się za pomocą różnych środków transportu. W tym przypadku będą to prawdopodobnie jakieś mechy, jak również różnego rodzaju zwierzęta. Na razie Ubisoft nie opublikował oficjalnie żadnego gameplayu, tak więc na razie czekamy na to, jak oficjalnie będzie to wszystko wyglądało. Jednak ten sam użytkownik Twittera opublikował informację, że już niedługo będzie można kupić grę w preorderze. Wraz z tą informacją, wraz z tym preorderem, prawdopodobnie Ubisoft pokaże nam pierwszy gameplay z gry, no bo jakoś trzeba będzie zareklamować i zachęcić graczy do kupienia gry w ciemno. Dajcie mi znać, czy na podstawie tych dwóch zdjęć lub samych informacji już macie zamiar kupić grę w ciemno. A my przechodzimy do smutnej wiadomości dla fanów Xbox Game Passa, ponieważ oferta za 4 zł właśnie się zakończyła. Jak donoszą różne źródła, Xbox Game Pass za 1 dolar, czyli około 4 do 5 zł, właśnie skończył się na globalną skalę. Już nie można kupić miesiąca gry za jedyne 5 zł. Teraz, kiedy próbujemy stworzyć nowe konto, już musimy zapłacić pełną cenę, czyli 40 zł od samego początku. Szefowa komunikacji w dziale Xbox, Cari Perez, powiedziała, że zrezygnowali z tej oferty i obecnie szukają nowych promocji marketingowych, które już wkrótce powinny być dostępne. Dlaczego zrezygnowano z tej promocji? No powiem Wam tak, 4 zł prawdopodobnie nie było opłacalne dla Microsoftu, ponieważ większość graczy mogła sobie założyć konto za 4 zł, pograć w nową grę, następnie zrezygnować z oferty czy usługi i zrobić nowe konto za kolejne 4 zł. Tak więc to było troszeczkę bez sensu, jeżeli chodzi o marketing Microsoftu. Dla graczy oczywiście była to niesamowicie dobra oferta. Innym powodem może być początek Ubisoft Plus na Xboxa, który według przecieków ma być dostępny na Xboxie właśnie w połowie kwietnia 2023 roku. Informacja pochodzi od użytkownika Twittera ScriptLeakR6. Jak myślicie, jaka będzie nowa promocja w Xbox Game Passie? Dajcie znać w komentarzach poniżej, a my przechodzimy do kolejnego rekordu, tym razem Counter-Strike Global Offensive, który osiągnął 1,5 miliona graczy jednocześnie według serwisu SteamDB.
Jakiś czas temu Valve oficjalnie zapowiedziało Counter-Strike 2, który będzie miał premierę latem 2023 roku. Ta informacja przyczyniła się do tego, że każdy chce jeszcze wypróbować poprzednią wersję, czyli Counter-Strike Global Offensive. W tym momencie jest to ponad 1,5 miliona graczy według, tak jak powiedziałem, SteamDB. Wygląda na to, że popularności Counter-Strike'a nie da się zatrzymać. Jeżeli spojrzymy na wykres popularności, to ta gra jeszcze nigdy nie zanotowała jakiegoś większego spadku. Non-stop statystyki powiększają się. Ja się tylko zastanawiam, czy jeszcze przed premierą Counter-Strike 2 Counter-Strike Global Offensive osiągnie magiczną liczbę 2 milionów graczy. Jak myślicie? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, a my przechodzimy do kolejnej informacji związanej z Counter-Strike 2, ponieważ zaledwie 2 dni po rozpoczęciu beta testów opublikowano grę. Jest już dostępna na torrentach. No i osobiście nie polecam jej ściągać, mimo że jest potwierdzona prawidłowość i prawdziwość tego wycieku. Gra zajmuje niecałe 19 GB i została potwierdzona przez użytkownika Twittera Arti Yamamoto, który opublikował screeny, jak gra w tą grę. Niestety albo stety, gra nie jest dostępna dla multiplayer. Możemy zagrać jedynie w jednoosobowy tryb. Tak jak powiedziałem, kilka dni temu Valve rozpoczęło specjalne zamknięte beta testy Counter-Strike 2. Firma sama wybrała graczy, którzy będą mogli za darmo wypróbować sobie tą grę już właśnie teraz. Wybierali graczy na podstawie ich aktywności na koncie Steam, aktywności w Global Offensive oraz brali pod uwagę współczynnik zaufania. No i wygląda na to, że współczynnik zaufania nie zdał egzaminu. W momencie nagrywania tego materiału Valve jeszcze oficjalnie nie odniósł się do tego wycieku, no ale jeżeli coś się pojawi, no to na pewno się o tym dowiecie. A my przechodzimy do kolejnych wycieków, tym razem z GTA 6. Powiem wam, że gdybym dostawał złotówkę za każdy raz, kiedy czytam o jakichś wyciekach z GTA 6, no to w tym momencie byłbym milionerem, a kanał założyłem w styczniu. Pod koniec 2022 GTA 6 otrzymało gigantyczny wyciek. Na forach pojawiło się ponad 50 minut materiałów pokazujących GTA 6 we wczesnej wersji. Od tamtej pory Take-Two i Rockstar Games próbowało uciszyć graczy. No jednak wiecie jak to jest, jeżeli coś jest w internecie, to na zawsze tam zostanie. Od tamtego momentu w internecie pojawiały się mniejsze wycieki z tego samego materiału. Take-Two zaczęło agresywnie usuwać te wszystkie wycieki, co tylko jest kolejnym potwierdzeniem, że te wycieki są prawdopodobnie prawdziwe. Na największym subreddicie dotyczącym GTA 6 właśnie zakazano publikacji jakichkolwiek wycieków z tej gry. Ja się tylko zastanawiam, czy kolejne takie agresywne targetowanie wszystkich wycieków może do czegoś dążyć. Czyżby Take-Two i Rockstar Games już niedługo chciały nam zaprezentować jakieś oficjalne informacje z GTA 6? No mam nadzieję, że tak. Jeżeli wy tak samo myślicie, no to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, na razie.